święto wszystkich ludzi, którzy dostali nasz i odzyskali zdrowie, lub też tych, którzy dostali z powrotem nowe życie swoich bliskich, całej rodziny. Piękne, zacne, oddać cząstkę siebie. Ktoś w tym momencie może patrzeć, może oddychać, może funkcjonować, może kochać, może cieszyć się każdym momentem, każdą chwilą na tym świecie. To jest właśnie piękna idea, dlatego tu jesteśmy. Ja myślę, że mało jesteśmy edukowani, że w Polsce potrzebne są takie akcje, żeby ludzie byli świadomi. Świadomość z wiekiem też jest coraz większa, że można zbiorowo pomóc choćby jednemu życiu, choćby pół życiu, to już warto. Wiem doskonale, jak ważne jest to, żebyśmy budzili świadomość nie tylko potrzeby rozwijania transplantologii, ale przede wszystkim świadomość technologii, które cały czas się poprawiają i które oferują wielu ludziom przeżycie, przetrwanie lub znaczną poprawę jego komfortu. Uważam, że musimy zrobić wszystko, żeby właśnie być społeczeństwem bardzo mocno akcentującym i wspierającym przeszczepy. Bardzo fajna impreza, z bardzo fajnymi emocjami. A ja zawsze mówię, że jestem w dalszym ciągu sportowcem, duszą i sercem. Jeżeli w ten sposób mogę pomóc komuś, no to jak najbardziej biorę udział w tego typu akcjach. Z biegiem po nowe życie jestem prawie od początku. Tak się wydarzyło, że przed tygodniem uległem wypadkowi, ale nie mogło mnie z tego powodu tutaj zabraknąć. Strasznie się cieszę, że mogłem uczestniczyć i jednocześnie pomóc w takiej akcji, ponieważ ja się czuję wyróżniony. Bardzo cieszę się, że jest tak duże zainteresowanie dziennikarzy, artystów, celebrytów tą ideą, ponieważ my poprzez naszą aktywność możemy propagować tę ideę. Bardzo dobre, że tyle osób chce się w to zaangażować, chce przyjechać i tak jak mówię, że mimo tego, że my jakby nie działamy tak aktywnie, czy nie oddajemy swoich organów, na szczęście, na razie akurat nie było w rodzinie na przykład takiej potrzeby, to fajnie, że chociaż poprzez to, że możemy być, możemy tą akcję wspierać i to mnie w ogóle nie dziwi, to jest dla mnie normalne. Dwudziestego marca w hotelu Gołębiewski wręczono po raz pierwszy statuetki drugiego życia, nagrody dla osób oraz instytucji promujących polską transplantację. Galę poprowadzili Barbara Kurdej-Szatan i Jerzy Mielewski. Proszę Państwa, rozpoczynamy pierwszą galę polskiej transplantacji drugie życie. Wielkie brawa! Wielkie brawa się należą. To tak na początek. Dobry wieczór Państwu. Bardzo, bardzo naprawdę się cieszę z całą grupą przyjaciół, która organizuje kolejną edycję Biegu po Nowe Życie, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać. Zaczynaliśmy 5 lat temu, było 60 osób, 14 sztafet. Dzisiaj tutaj, jak zwykle w gościnnych progach hotelu Gołębiewski jest prawie 300 osób, jutro wystartuje ponad 50 sztafet. W gali obok gwiazd teatru, filmu, sceny muzycznej, kabaretowej, dziennikarzy i partnerów projektu udział wzięli członkowie Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, a także nowo powołanej Fundacji For Life. Jesteśmy mamami dzieci po transplantacji wątroby. Nasze dzieci są chyba dzisiaj jednymi z najmniejszych gości, ale są największym świadectwem na to, że naprawdę warto wspierać ideę transplantologii. No to co? Nadszedł czas na wręczenie statuetek. Pierwsza kategoria. Statuetki drugie życie przyznano w 5 kategoriach. O wyborze 2 laureatów zadecydowała kapituła. Dwójkę w drodze głosowania wyłonili goście gali. Jedną przyznał sponsor tytularny PZU. Nagroda w kategorii Wspieram polską transplantację i nagrodę tę otrzymują ex aequo. Rafał i Marcin Mroczkowie. Wielkie brawa!
Pan Jerzy Mielewski. No brawo! Marcin, wy jesteście tutaj z nami zawsze, ciągle jesteście kolorytem biegu po nowe życie, więc ja swoją statuetkę przekazuję Marcinowi i Rafałowi. A ja pojadę sobie do pracowni pani Lidii i sobie z panią Lidią popracujemy nad kolejną statuetką. Ale ja się upieram, bo nawet nie mam jak jej wziąć, więc też ją dzisiaj, a ja pojadę do pani Lidii i tam odbiorę, jak już noga się zagoi. Dzięki wielkie! Nagrodę w kategorii Osobowość polskiej transplantacji wręczył zwycięzca rajdu Dakar. Szefowi kliniki imienia Dzieciątka Jezus w Warszawie, profesorowi Andrzejowi Chmurze, bez którego nie byłoby polskiej transplantologii, dzięki któremu wielu ludzi żyje. Profesor Andrzej Chmura. Cieszę się bardzo przede wszystkim, że jestem z Państwem tutaj od samego początku. Mam nadzieję, że nasza akcja nie zginie nigdy i że będziemy ją kontynuować rokrocznie. I dzięki temu wiele osób, które nie byłyby dzisiaj wśród nas, uda się uratować. Rafał Sonik do Wisły przyjechał z niespodzianką. Chciałbym poprosić Was o pomoc we wręczeniu Przemkowi Salecie piasku z pustyni, który przywiozłem z ostatniego Dakaru. Jestem świadkiem wielu wypadków, w tym takich, które stanowią zagrożenie życia i w bardzo wielu sytuacjach, gdyby nie przeszczepy, tego życia nie udałoby się uratować. Kilka słów, Przemek? Ja bardzo krótko. Dziękuję bardzo i za Twoje osobiste i firmowe zaangażowanie. Trzecia kategoria to media biegu po nowe życie. Proszę Państwa, wszyscy wiemy o tym, jak jest bardzo ważna rola mediów w propagowaniu idei transplantacji. No jest to temat trudny, często spychany na drugi plan, dlatego właśnie powinniśmy wspierać i wyróżniać tych, którzy nie boją się o tym mówić, pisać, mają odwagę i propagują ideę transplantacji. Przede wszystkim potrafią robić to w ciekawy sposób. Statuetkę zwycięzcy wręczył Artur Siódmiak. Otrzymuje TVP Info. A pod odbiór nagrody zapraszamy Przemysława Adamskiego, przedstawiciela TVP Info. Bardzo serdecznie w imieniu kolegów i koleżanek oraz dyrekcji TVP Info dziękuję. Przyszedł czas na czwartą kategorię. Będzie nią sport po transplantacji. Nagrodę otrzymuje, kochani, pan Jan Stępniak. Zapraszamy, panie Janie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że startując w zawodach, będąc tutaj, pokazujemy, że narządy, które zostały nam przeszczepione, które zostały nam darowane, wykorzystujemy jak najlepiej możemy w 100 i więcej procentach. W kategorii partner biegu po nowe życie werdykt ogłosił ambasador akcji Przemysław Saleta. Hotelowni Gołębiewski, który wspiera nas od początku i który przyjął nas otwartymi ramionami i do dzisiaj gości, także mamy miłe wspomnienia nie tylko z samego biegu i samej imprezy, ale również z pobytu w hotelu. Jesteśmy dumni, że nasza marka może się kojarzyć z taką inicjatywą, z tak wspaniałą inicjatywą społeczną, jaką jest Bieg po Nowe Życie. Cieszymy się, że w wiślańskich progach możemy witać Państwa. Cieszymy się, że jest to piąty raz organizowane u nas w Wiśle, w hotelu i mamy nadzieję, że tym partnerem pozostaniemy. Laureaci pierwszej gali rozdania statuetek. Drugie życie. Zostań, to jeszcze nie pora. Zostań, choć jeszcze na chwilę. Aż za migoczą radośnie iskry w księżycowym pyle. W tym hotelowym pokoju zachwyćmy się sobą raz jeszcze, zanim odejdziesz do domu. Niech zadrży srebrne powietrze. Słyszałam, że jesteście filarem tej imprezy. Nie, my tak nie słyszeliśmy. Jeśli chodzi o filar sportowy, to i owszem, tak. Długo trenowałem. Wspieram w ogóle wszelkie idee związane z przeszczepami organów, jak i przeszczepami szpiku, dlatego że mój tata chorował na białaczkę i jest po przeszczepie i ma się świetnie, więc to jest główny powód, dla którego tak czynnie się angażuję. Wspaniały cel, świetna zabawa.
No i lubię się trochę poruszać, a jeżeli można się poruszać pomagając komuś i dając komuś coś do myślenia, to tym bardziej. Ja uczestniczę w tej imprezie Przemka Salety po raz czwarty. Jestem bardzo szczęśliwa, że po raz czwarty mogę tutaj w tym zacnym gronie się znaleźć i wspierać polską transplantację. Be the water where I'm waiting. You're my river running high. Run deep, run high. I'll follow. I follow you deep sea, baby. I follow. Najważniejsi są ludzie, dla których tutaj się znaleźliśmy, czyli wszyscy ci, którzy potrzebują po prostu pomocy, bo akcja jest fantastyczna. Żal, że tak mało tego typu akcji jest w Polsce, bo są potrzebne. Nie będę się dłużej kryć.